Witam Was serdecznie w Wielki Poniedziałek, na progu tygodnia przypominającego nam wydarzenia związane z cierpieniem i śmiercią Zbawiciela. Przeczytamy sobie za chwilę słowa według haseł z Biblią na co dzień, wylosowywanych przez Jednotę Braterską z Herrnhut, czyli po czesku Ochranowa. Lubię te hasła, bowiem korzenie tej wspólnoty związane są z jednej strony z reformacją czeską, a z drugiej z moim macierzystym Kościołem Jezusowym na Wyższej Bramie w Cieszynie. W ostatnim czasie raz po raz zdumiewałem się, jak trafne i adekwatne do obecnej sytuacji naszych ludzkich emocji są te teksty, które losowane są przecież na 3 lata do przodu. Widzę, jak Duch Święty wyraźnie musiał prowadzić tych, którzy je przygotowywali, bo zawsze trafiają w punkt. Są tak celne, że aż trudno w to uwierzyć. Na dziś mamy słowo z psalmu 31, wiersz 25 oraz z listu do Rzymian 5 rozdziału, wiersz 2. Bądźcie mocni, a serce wasze niech będzie dzielne, wy wszyscy, którzy macie nadzieję w Panu. Dzięki Jezusowi mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy. Co za wspaniałe słowa, ileż w nich zachęty. O jak bardzo jej potrzebujemy. Jak jej potrzebują ci, którzy walczą o swoją niepodległość, tożsamość. Ileż jej potrzeba tym, którzy tracą wszystko, tracą swych bliskich. Bądźcie mocni, a serce wasze niech będzie dzielne, wy, którzy macie nadzieję w Panu. Prosimy, modlimy się o tę odwagę i nadzieję. Tyle, że te dwa zdania z Biblii to nie wszystko. W aplikacji opartej na polskim wydaniu znajduję jeszcze jedną ciekawą wypowiedź. Najpierw jej posłuchajcie, a potem wam powiem, kto to napisał. Dzieją się rzeczy niezwykłe, jakich nie przewidywaliśmy przed laty. No nie? Nawet w czarnych snach byśmy nie przewidywali. I dalej. Pan musi nas nieraz dotkliwie doświadczyć, nawet całkowicie załamać, by w ostatecznym wyniku nas ułaskawić i uratować. I teraz, kto to mówi? Wszyscy znamy postać nauczyciela z Gnojnika Jana Kubisza, który dał nam takie pieśni, symbole jak hymn Ojcowski Dom czy Płyniesz Olzo. Słowa te napisał jego syn, ksiądz Karol Bronisław Kubisz. Kojarzyłem go jako pastora luterańskiego w Krakowie w drugiej połowie ubiegłego wieku. Zmarł w 81 roku. Mój gość z ostatniej radiowej audycji, ksiądz profesor Józef Budniak, znał księdza Kubisza osobiście. Przez całe studia on, rzymskokatolicki kleryk, był w domu pastorostwa Kubiszów traktowany niemal jak syn. Polecam Ostatni Głos Chrześcijan, jest dostępny w radiowym archiwum. Znajdziecie tam we wspomnieniach profesora przeciekawe szczególiki i charakterystykę tego wielkiego człowieka i duszpasterza, księdza Kubisza. Na uroczystościach ekumenicznych prowadzonych przez kardynała Wojtyłę to ksiądz Kubisz zwykle kazał, a potem przy stole przyszły papież określał go następująco. Po mojej lewej stronie, po stronie mojego serca, siedzi mój wielki przyjaciel, pastor Karol Kubisz. Ale on jest nie tylko moim przyjacielem, jest także moim wielkim nauczycielem ekumenizmu. Cóż za świadectwo z ust takiej postaci. Ale jeszcze chwilkę wam zajmę. Chciałem coś doczytać i dowiedzieć się więcej o księdzu Kubiszu. Swoją służbę rozpoczynał w Krakowie jako wikariusz. Potem przeniesiony został do Katowic, gdzie pełnił służbę w kościele unijnym. Był przy tym zastępcą redaktora naczelnego Ewangelika Górnośląskiego. W 1938 roku został mianowany przez księcia pszczyńskiego Henryka V na urząd proboszcza w Pszczynie. W parafii tej zbudował kościół w Studziące. Nie wiem, co komu z was to mówi, ale mnie, którego wujek i potek po naszemu był tam przez 40 lat proboszczem, są te miejsca bardzo bliskie. Wybuchła wojna. Ksiądz Kubisz został z dnia na dzień zwolniony i aresztowany. O jak dobrze ciągle się mamy my dziś, choć wojna huczy niedaleko. Po zwolnieniu z więzienia wyjechał do Wieliczki, skąd pochodziła jego żona i tam przebywali do roku 1942, kiedy to został powołany na proboszcza polskiej parafii we Lwowie.
Ksiądz Kubisz podkreślał, że w tych ciężkich wojennych warunkach nieustale odczuwał Boże prowadzenie i wsparcie. Po likwidacji zboru lwowskiego powrócił w okolice Krakowa, by zająć się tutejszą parafią ewangelicką w powojennej rzeczywistości. Wojna mocno naznaczyła kraj, przed pastorem i jego zborownikami stały trudne zadania odnowy. O zaangażowaniu międzykościelnym już mówiliśmy. Związał się też ksiądz Kubisz z Miechowicami, ośrodkiem diakonijnym założonym przez matkę Ewę von Thiele-Winkler. Był oparciem dla przebywających tam osób, wspierał zakłady finansowo ze swojej prywatnej pensji. Jedna z mieszkanek określiła go potem następująco: posiadał wrodzoną dobroć i współczucie dla wszystkiego, co biedne, słabe i ułomne. Był obdarzony charyzmatem miłosierdzia, rzadkim kwiatem w ogrodzie cnót ludzkich. Pan musi nas nieraz doświadczyć i złamać, byśmy zobaczyli Jego ratunek, mówi nam dziś ksiądz Kubisz. Bądźmy więc mocni, a serce nasze niech będzie dzielne, tak jak dzielne były serca naszych przodków, świadków wiary, którzy żyli w czasach wojny, okupacji, potem okupacji ideologicznej i politycznej, której bezpieka prześladowała takich ludzi jak ksiądz Kubisz. Też gdzieś o tym znalazłem ślady i zapiski. Trzymajmy się Bożego Słowa i Jego wierności i patrzmy ponad nasze własne troski i obawy. Błogosławionego dnia.